Opel Vectra B. Samochód, który jako nowy sprzedawał się świetnie. Później przez lata na rynku wtórnym był dobrym wyborem, jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości i komfortu. Dlaczego w takim razie nie spotykamy tych samochodów już na ulicach? Gdzie się podziały wszystkie Vectry B? Dzisiaj przeprowadzę małe śledztwo i spróbuję odpowiedzieć, kto za tym stoi. Poza tym przydatne przed zakupem informacje. Przed nami kolejny test Automoto TV. Nie jesteś jeszcze subskrybentem Automoto TV? Zmień to i nie przegap kolejnych filmów. Kliknij czerwony przycisk i włącz wszystkie powiadomienia. Zapraszamy także do Funkiel grupy na Facebooku, gdzie pomagamy sobie z usterkami samochodów, wspieramy się w zakupie i sprzedaży oraz dzielimy doświadczeniami. Link w opisie. Projektanci Opla dali radę. Zaprojektowali auto, które ma ponadczasowe linie. Ja wiem, że to wielkie słowo, ale chodzi o to, że pomimo swego wieku nie wygląda przestarzale. Nie ma tutaj zbyt dużo obłości, nie jest też przesadnie kanciasty. Z przodu, który jest subtelnie pozaokrąglany, mamy zadziorne podłużne światła, chromowaną listwę przy małym grillu oraz długą maskę z przetłoczeniem, które płynnie przechodzi do lusterek bocznych. Linia jest prosta i elegancka, na co na pewno wpływa chromowana listwa okien. Z boku zauważymy także wyraźnie wystający bagażnik. Klapa ma ostrzejsze przetłoczenie, a spory zderzak wyraźnie wystaje. U jego dołu zobaczymy osłonę z tworzywa oraz podwójną rurę wydechową. Ta karoseria ma jedną wielką zaletę. Współczynnik oporu na poziomie CX28. O tym, że to bardzo dobry wynik, może świadczyć fakt, że kalibra, będąca niskim klinem, ma CX26. Vectra B występuje w trzech rodzajach nadwozia. Liftback i sedan były dostępne od początku produkcji, czyli od roku 1995. Kombi dołączyło rok później. Lifting w 1999 przyniósł zmiany w stylistyce, gamie silnikowej, a w kilku aspektach poprawiono jakość. To wnętrze ewidentnie nie pasuje do takich typowych wyobrażeń o 20-letnim Oplu. A tutaj jest po prostu ładnie. Mamy jasną tapicerkę, drewniane wstawki i materiały niezłej jakości. Jakbym miał się do czegoś przyczepić, to do tego, że sporo elementów w tej części centralnej po prostu trzeszczy, więc spasowanie mogłoby być lepsze. Ale i tak mamy tutaj wyjątkowy egzemplarz, bo ma zaledwie 91 tysięcy kilometrów przebiegu. Wygląda praktycznie jak nowy, no i jest bardzo zadbany. Dlatego tym bardziej się cieszę, że Michał, nasz widz, udostępnił nam go do testu. Serdecznie Cię pozdrawiamy. Tutaj mamy taki spory daszek, a pod nim znajduje się kolorowy wyświetlacz. Dziś jego rozdzielczość nie robi wielkiego wrażenia, ale możemy tutaj wyświetlać informacje z komputera pokładowego, nawigacji, radia i multimediów. Mi jednak najbardziej podoba się to, że istnieje taki ekran główny z najważniejszymi informacjami oraz możliwością wyświetlania jednej konkretnej danej z komputera pokładowego. Sama obsługa no, nie jest najbardziej intuicyjna, menu jest mocno rozbudowane i chwilę potrzeba, żeby się w tym wszystkim połapać. Warto jeszcze zwrócić uwagę na jego umiejscowienie, bo nie znajduje się idealnie na środku, a bardziej po stronie kierowcy, stanowiąc taką jedność z zegarami. Dlatego tutaj mamy dwie kratki nawiewu. Panel radia ma sporo przycisków, śmieszne są te malutkie okrągłe. Jest miejsce na płytę oraz dwa pokrętła. Lewe jest od głośności, a prawe pomaga nam w poruszaniu się po menu. Klimatyzację obsługujemy przy użyciu przycisków ułożonych w trzy okrągłe grupy. Mamy także dwa malutkie wyświetlacze. Ogólnie jest to jednostrefowa automatyczna klimatyzacja bez komplikacji. Pod spodem dwa wysuwane uchwyty na kubki, które no, niestety nie radzą sobie z naszym potężnym kubkiem termicznym. Są troszkę zbyt delikatne, płytkie i brakuje tutaj po prostu przestrzeni. Ale jakieś espresso czy puszkę napoju na pewno utrzymają. A skoro już mam kubek, to od razu Wam wspomnę o podłokietniku. Jest on malutki, skromny i nieregulowany, ale za to w środku znajduje się jeszcze jedna wnęka, tak jakby na napój, ale tutaj absolutnie nie ma szans, żeby utrzymała kubek. Ale za to schowek jest fajny i w tym schowku nasz kubek bez problemu może podróżować. Przechodzimy dalej. Tutaj mamy popielniczkę i gniazdo zapalniczki, a obok dźwignię automatycznej skrzyni biegów. Ta mocno rzuca się w oczy, nie tylko ze względu na to, że jest taka długa, ale po prostu ten czarny placek plastiku jakoś średnio komponuje się z tym beżowym otoczeniem. Ale za to fajne jest to, że skrzynia posiada tryb sport oraz tryb zimowy, a obok zobaczymy efekt typowych oszczędności z tamtych lat, czyli przyciski do sterowania elektrycznymi szybami. Bardzo fajnym gadżetem w tym samochodzie jest oryginalnie zachowany
telefon z epoki. Jest to Nokia 6310i, dajcie łapkę w górę, jeśli go pamiętacie. I uwaga, ten telefon tutaj działa, trzeba tylko włożyć kartę SIM. Za taką dbałość doceniam właścicieli starszych aut, bo wiele osób po prostu te telefony wyrzuca. Obok mamy jeszcze schowek pasażera, tutaj znajdziemy zmieniarkę, małą półeczkę, w której akurat tutaj znajduje się pudełko z płytami od nawigacji. Światełko, no przestrzeni tutaj nie ma zbyt dużo. Na górze taka wnęka, która może posłużyć jako schowek na okulary i myślę, że spokojnie zmieścimy tutaj ze trzy pary. Kierownica jest skórzana, ale jakoś najmniej mi się podoba, przede wszystkim przez tą rozbudowaną część centralną. Znajdziemy tutaj kilka przycisków do obsługi radia, tempomat obsługujemy z manetki kierunkowskazów, a najciekawsza jest ta wielka wajcha, która pomaga nam w regulacji położenia kierownicy. Niestety możemy robić to tylko w jednej płaszczyźnie. Zegary są proste, typowe dla Opli z tamtych lat. Na dole mają taki rząd kontrolek. Spójrzcie tylko, jak wykończone są te drzwi. Mamy skórkę, miękki podłokietnik, chromowaną klamkę, welurowy boczek, taki wąski, skromny schowek. Ogólnie całokształt robi wrażenie. Fotele są wygodne, mięciutkie, mają manualną regulację łącznie z odcinkiem lędźwiowym. Jeśli chodzi o miejsce, no to ja nie mogę narzekać, choć trzeba przyznać, że siedzi się tutaj dosyć wysoko. Jak ktoś ma na przykład ponad 1,90 m, to już zaczyna mu się robić mało przestrzeni nad głową, ale na boki czy na nogi narzekać nie mogę. Zobaczymy, jak będzie z tyłu. Z tyłu też nie oszczędzali na wykończeniu. Widać to na przykład po drzwiach, na których znajdziemy nawet przycisk od elektrycznych szyb. Jeśli chodzi o miejsce, to siedząc sam za sobą, mam spory zapas na nogi oraz nad głową. Kanapa jest miękka, wyprofilowana, siedzi się dość głęboko. Tunel jest spory, może to przeszkadzać osobie na środku. Jest także obracana popielniczka, miękki i wygodny podłokietnik z otworem do bagażnika, dzięki czemu przewieziemy dłuższe przedmioty. Kanapę można składać. Najpierw składamy siedzisko, potem oparcie i zyskujemy sporo przestrzeni. Jest także zasuwana roletka tylnej szyby. Niespotykana rzecz. Zobaczmy, jak będzie w bagażniku. Z bagażnikiem jest zabawnie, bo zazwyczaj kombi ma największą pojemność, a sedan najmniejszą. Tutaj jest dokładnie odwrotnie. W sedanie litrów jest 500, w liftbacku 480, a w kombi dopiero 460. Jak do tego doszło? Nie wiem. Na pierwszy rzut oka widać, że ten bagażnik jest ustawny. W środku mamy światełko, po prawej stronie sprytny schowek, na przykład na apteczkę czy trójkąt, a pod podłogą, do której nie jest wcale się tak łatwo dostać, koło zapasowe. Teraz czas na nasz test walizek. Udało się z łatwością, mamy jeszcze zapas, możemy ruszać w drogę. Vectra została zbudowana na płycie podłogowej GM 2900, którą spotkamy także na przykład w Kalibrze czy Sabach 931-952. Układ jezdny tego modelu składa się z kolumn MacPhersona z przodu oraz zawieszenia wielowahaczowego z tyłu. Podczas jazdy tylko utwierdzam się w przekonaniu, że stan ma ogromne znaczenie. A że tutaj mamy samochód, no nie bójmy się tego powiedzieć, w stanie kolekcjonerskim, to pomimo, że jest to 21-letni Opel, to prowadzi się jak najbardziej poprawnie. Jest komfortowy, śmiało wchodzi w zakręty, a ta klasyczna skrzynia i silnik robią świetne wrażenie. W końcu to jedna z najmocniejszych opcji. 2.6 V6 o mocy 170 koni mechanicznych. Do setki przyspieszy w 9 sekund i pomimo tego, że ta skrzynia pracuje naprawdę bardzo zadowalająco, to jest tą wolniejszą opcją, bo w manualu podobno da się wykręcić 8,5 sekundy. Maksymalnie ten samochód pojedzie 227 km na godzinę, a teraz jeszcze poddam go testowi elastyczności. Tak właśnie w akompaniamencie przyjemnego pomruku silnika przyspieszyliśmy od 60 do 90 km na godzinę w zaledwie 3,7 sekundy, a przy tej okazji sięgam za decybelomierz. Wynik to 60,2 decybela, a pomiar z autostrady zobaczycie w tabeli. Na widoczność nie mogę narzekać. Widzę praktycznie każdą krawędź auta, tylna szyba jest spora, a do tego przy słupku C jest dodatkowe przeszklenie. Opel Vectra dostał 2,5 gwiazdki NCAP w 1997 roku. Po modernizacji poprawił wynik na trójkę. Jednak patrząc na zdjęcia i odkształcenia kabiny, to nie chciałbym mieć czołówki w tym samochodzie. Teraz przekonajmy się, jak ten egzemplarz wypadł w naszym teście spalania. Jak zawsze przeprowadziliśmy go na autostradzie, na trasie oraz w mieście.
Ceny są śmieszne i absolutnie nie chcę nikogo obrazić, ale Opel po prostu mocno tracił na wartości, aż doszedł do minimum. Niżej już się nie da, bo zaraz się okaże, że złomowisko da więcej. Vectra jest prostym autem, które ma po prostu jeździć. Ceny startują od 2500 zł, za 3-4 możemy przebierać w ofertach. Najdroższe są bardzo ładne egzemplarze z V6 pod maską, za które trzeba zapłacić od 9 do 11 tysięcy złotych. No chyba, że mamy taki kąsek, to wtedy wycena jest indywidualna. Pełną listę ogłoszeń możecie przejrzeć na Automoto, klikając link w prawym górnym rogu lub w opisie. Ogólnie do sprzedaży jest mało egzemplarzy, niecałe 50 sztuk. Tylko tyle pozostało z tego niegdyś popularnego modelu. Wiele osób traktowało go jako pojazd typowo funkcjonalny, który jeśli wymaga drogiej naprawy, ląduje na złomie. Korozja nadwozia też nie poprawiła sytuacji. Jeszcze kilka lat i pewnie będziemy się oglądać za nimi prawie jak za Asconą czy Rekordem. Silników jest mnóstwo, od bardzo słabych i nudnych do mocnych i przyjemnych. Benzyny zaczynamy od 1.6 i z 8-zawrową głowicą o mizernej mocy 75 koni mechanicznych. Nie brzmi to zachęcająco, ale jeśli zależy nam na taniej eksploatacji, to nic lepszego nie ma. Prosty silnik, tani serwis oraz racjonalne spalanie. Wybór dla oszczędnych i cierpliwych. Po liftingu pojawił się 1.6 16V, który osiągał już 101 koni mechanicznych. Bardziej skomplikowany, jednak to nadal dobry wybór. Następnie 1.8. Początkowo 116 koni mechanicznych, później z oznaczeniem Ecotech już 125. Kolejne było 2.0 16V. Udana jednostka, która jest dobrze znana z Omegi B, gdzie była podstawowym silnikiem. Dobrze sobie radzi z lżejszą Vectrą. Na szczycie R4 2.2 16V Ecotech, generujący 147 koni mechanicznych. Teraz przechodzimy do silników V6. Na początku był 2,5 V6 o mocy 170 koni mechanicznych, który świetnie się spisywał jeszcze w Vectrze A. Uchodzi za dość bezawaryjny i oszczędny jak na V6. Został on wzmocniony przez oficjalnego tunera General Motors, czyli firmę Irmsher. Tak powstała wersja specjalna z dopiskiem i500, moc podniesiona do 195 koni mechanicznych. Była to edycja limitowana do 1600 sztuk. Po 2000 roku w zwykłej odmianie pojemność V6 wzrosła o 100 cm sześciennych, a więc mamy już 2.6, ale bez zmiany mocy. Na szczycie wersja jeszcze rzadsza niż i500, nazywa się i30 i nie ma nic wspólnego z Hyundaiem. Też jest sygnowana przez firmę Irmsher, a pod maską ma 3.0 V6 o mocy 220 koni mechanicznych. Wyprodukowano zaledwie 30 egzemplarzy na 30-lecie współpracy, więc szanse na zakup są minimalne. Powstała też Vectra IS3 w liczbie sztuk 2. Była to wersja i500, czyli sedan po liftingu, jednak z silnikiem jak w i30. Ale szybciej wygram w Totka, niż zobaczę takie auto na drodze, już nie mówiąc o możliwości zakupu. Schodzimy na ziemię. Diesle. Są one albo słabe i dobre, albo trochę mocniejsze, ale o sporym ryzyku. Najsłabszy jest 1.7 TD o mocy 82 koni mechanicznych. Udana japońska konstrukcja prosto od Isuzu. W Vectrze A było dopiero zabawnie, bo jednocześnie wychodziły właśnie te udane jednostki od Isuzu i kiepskie oplowskie o tej samej pojemności. Wtedy zakup wymagał sporo wiedzy i rozeznania. Co ciekawe, Opel skonstruował nowszy silnik już z bezpośrednim wtryskiem o pojemności 2 litrów, jednak generował tyle samo co 1.7, czyli 82 konie mechaniczne. Miał oznaczenie 2.0 DI. Mocniejszy to 2.0 DTI o porywającej mocy 100 koni mechanicznych. Oba mają sporo wad. No niestety, początek rewolucji w dieslach musiał przynieść jakieś ofiary. Wisienką na torcie jest 2.2 DTI o mocy 125 koni mechanicznych. Jest wystarczający, ale bez szału. Z drugiej strony może lepiej, że nie wpakowali tutaj nic mocniejszego, bo pewnie i tak skończyłoby się na 3.0 od Isuzu, który jest koszmarem niejednego właściciela Signum czy Saba. Automaty mają oznaczenie AF20 i AF22. Obie skrzynie mają po 4 przełożenia i były produkowane przez Aisin. AF20 znosił moment obrotowy do około 185 Nm, więc był łączony ze słabszymi silnikami. Jednak zdecydowanie częściej spotkamy manualną pięciobiegówkę. Vectra B zawsze miała napęd naprzód. Jakie wady mają silniki i ogólnie Vectra? Problemów jest sporo. Wycieki z przekładni kierowniczej, korozja układu wydechowego i praktycznie całej karoserii, zatarcia linki hamulca ręcznego. Do tego kłopoty z elektroniką, siłowniki zamka centralnego, wypalone piksele na wyświetlaczu, czujnik biegu wstecznego, palące się kontrolki, które nie muszą oznaczać awarii. Jedną z tych kontrolek jest airbag. Często ma to związek z uszkodzonymi wtyczkami pod fotelem kierowcy. Zdarzają się także problemy z sondami lambda, awaryjne termostaty, nietrwałe uszczelki szyb, przez co woda potrafi dostać się do środka i mało trwałe zawieszenie. To, że zawieszenie stuka i puka prosząc o wizytę w warsztacie, to jeszcze nic. Ale jak w Vectrze tylne wahacze dostaną luzu, to samochód gubi geometrię i opony w mig tracą bieżnik w nierównomierny sposób. Dużo tego, ale trzeba wziąć pod uwagę, że to popularny samochód, który ma swoje lata.
Silniki to też nie są liderzy bez awaryjności. 16-zaworowe jednostki muszą mieć zmieniany rozrząd co 60 tysięcy km. Dzisiaj to jest nie do pomyślenia, nawet producenci zachęcają do wymiany oleju co 30 tysięcy. Ale wiadomo, takich ważnych czynności serwisowych nie warto odwlekać w czasie. No i właśnie, te jednostki bardzo lubią olej. Nawet kiedy są sprawne i nie dymią na niebiesko, to i tak go zużywają. Chociaż teraz to też dość popularna cecha silników benzynowych. Do tego jeszcze czasem problem sprawiały silniczek biegu jałowego, pompa cieczy chłodzącej, elementy układu zapłonowego czy zawór EGR. Dlatego najbezpieczniejszy zakup to podstawowy 1.6 o mocy 75 koni mechanicznych. Jeśli ktoś się nie martwi o koszty, na przykład wymiany rozrządu, to polecam V6, które zachowane w dobrym stanie mają potencjał na zostanie youngtimerem. Inne benzyny też są ok, tylko mają nieco wyższe koszty serwisowania, ale za to dają znacznie więcej frajdy niż 1.6. Wśród silników diesla najlepszy jest 1.7 od Isuzu. Szkoda, że był słaby i tak krótko produkowany. To ostatni taki motor w Vectrze, który prawie każdy mechanik będzie mógł serwisować. Późniejsze diesle miały problemy z pompą paliwa, popychaczami zaworów czy pękającą uszczelką pod głowicą, już nie wspominając o znacznie delikatniejszym i droższym w serwisie osprzęcie. Zapoznajmy się jeszcze z potencjalnymi wydatkami. W pierwszej tabeli koszty przeglądu zerowego, który warto zrobić po zakupie auta używanego, a w drugiej koszty poważniejszych napraw mechanicznych i blacharskich. Jeśli szukacie części lub akcesoriów motoryzacyjnych, zajrzyjcie na Oto Moto części. Link w prawym górnym rogu oraz w opisie. Masa ofert w korzystnych cenach. Jeśli chcesz, aby to Twój samochód wystąpił w filmie, pisz do nas na adres youtube@otomoto.pl. A teraz czas krótko podsumować test. Co nam się najbardziej spodobało w Vectrze B? Prosta konstrukcja i tanie części, niezły komfort podróżowania i wystarczająca ilość miejsca oraz to, że dostajemy tak dużo za tak niewiele. Przeciętny samochód w cenie markowego roweru. A co może wkurzać w tym modelu? Sporo małych awarii. Nie wydamy na to majątku, ale nerwów trochę stracimy. No i Vectra jest podchrupywana przez rudą. Spotkać egzemplarz w takim stanie prawie niemożliwe. Tradycyjnie na koniec dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania tego kanału, zostawienia łapki w górę, no i obserwowania wszystkich naszych produkcji, bo jest tego całkiem sporo. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć. Świetny materiał, ja lubię żarty o kupie. Jer, jaki ruch tej? Co tu w ogóle się dzieje? Czy oni jakiś zjazd samochodów jest, czy co? Co tu chodzi? Jedzie Mercedes, wycina go mikra. W ogóle tej...